tego zagrajmy w ustawkę. Trzeba dawkować rankedy nie za dużo, bo dobrze było, to jak przedawkujemy, to będzie Lipton. Więc... ustawka go, ustawka go, ustawka go, go, go. Pes i szczurzy król. Jak rozumiem, jedno złe, drugie gorsze. No, coś tędy. Dobra, niech będzie test. Niechaj będzie test. Pau, 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 pau. Zebaleństwa chętnie zobaczą cię w akcji. Nawet najpotężniejszy smok zaczyna jako piskle. A, wezmę to, przytrzymam. Ech, upolowany komar. Na ragnoju. Pom, 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 pom. A teraz rozłóż skrzydła i wznieś się w powietrze. Rozłóż, rozłóż. Ciemanderą. Jak działa TS? Daje stronników, jakich miał przeciwnik. To zwykłe potknięcie, nic wielkiego. O, ciekawe rzeczy. Nam się tu zrobiły. A co on tam miał? Takie cudaki. Okej. To dam mi się. Dobra. Okej. To co, ruszamy zawojować przestworza? Ruszamy. Dobra, co my tu mamy? Mamy takie. Ja bym zrobił tak, tak, tak i tak. Chcę sobie zerknąć, oczywiście za późno, z kim ja to grałem. Z Ketunem grałem? Może on miał Murloka, dobra. Murlok, whatever. Pom, 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 pom. Dobrej nocy. Pam 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 pam. A teraz rozłóż skrzydła i wznieś się w powietrze. I leć jak najdalej. Słabo. Zbierał ci już ktoś grę? No, parę razy się zdarzyło. Ale usunę to niedługo. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Zróbmy tak. Dobra, może spójrzmy wcześniej. Tam jest ten pies, ale ten pies... Chociaż w sumie ten pies... Dobra, zróbmy tak. Jest też takie, ale na to już mnie nie stać. Dobra, weźmy to, wyrzućmy i zróbmy tak. Będzie. Czemu?
Bo mało osób z tego korzysta, a ja gram tylko w Hearthstone'a? Jest za wcześnie, by tracić nadzieję. Jest za wcześnie. Może po prostu nikomu nie chce się czekać na tyle punktów. No, no to problem rozwiązany. No jak się ludziom nie chce czekać, no to można to skasować, nie? Ech. Nic się nie stało. Ogon do góry. No trochę słabe. Chwilę. Wielkie perspektywy przed tym małym stronnikiem. Oj, duże. Naprawdę. Jak ktoś da ogolenie brody, zostawisz wąsy, czy też golisz? Jak ktoś da, to się zastanowię. A teraz rozłóż skrzydła i wznieś się w powietrze. Fly, fly away. To utrzymanie streamera 1537 to za sam ZUS. Panie, ja ZUS-u nie płacę. Więc raczej nie. Jaki masz dalszy plan? Wow, kot! Nareszcie! A, tam też był kot. Świetnie. Dobra, co ja mogę zrobić? Zróbmy tak. Odkryjmy sobie piąteczkę. Zobaczmy, co ci się tam trafiło. Baran i mama niedźwiedzica. No pójdę w mamę niedźwiedzicę, tak myślę. Jest to może idealne, ale niech będzie. Zróbmy tak. Masz ziemię i krus? Nie mam ziemi i krusu. Jak minął dzień? Work. Nie, raczej monotematyczny jestem, jeżeli chodzi o dni. Gościa mam kropelkę. No, ale nie opłaca mi się teraz rzucać się na kropelki raczej. Nad czym pracowałem? Nad kursem YouTube'a, nad kursem wychowania dzieci. Nad programem do obsługi gabinetów stomatologicznych. I to chyba tyle dzisiaj. Przecież nie jestem. A jeszcze nad kanałem matematycznym. Czy ja mam dziecko? Nie, ale wydaję kurs. Dobrze, że jesteś z powrotem. Podać ci coś? Aspirynę bym poprosił. Wezmę to. No nie wezmę nic. Wezmę to. Kurwa, znowu zapomniałem zacząć, co tam mój przeciwnik miał. Nic z tego nie chcę i tak.
Dobra, ty idziesz out, ty idziesz out, ty idziesz in. Ty idziesz in. No i logika podpowiada, że to też wejdzie. Dobra, zróbmy tak może. Można wiedzieć, w jaki sposób nie płacić ZUS-u? Mam spółkę, zo. I uważasz, że to spoko, że robisz kurs wychowania dzieci, jak masz zerowe doświadczenie? Myślę, że tak. A teraz rozłóż skrzydła i wznieś się w powietrze. Fly, fly away. O, nawet nie przegrywam. Ja. Nieźle. No, nie wiem co w tym niezłego, ale skoro tak mówisz. Skoro tak mówisz, to chyba faktycznie nieźle. To jest targetem takiego kursu. No nie uwierzysz, ale młode matki. Nie. O, to może być. To też może być. Dobra, wyrzućmy to po prostu. Elegancko. A teraz zobaczmy, co ci się tam trafiło. Dobra, to też se kupię. Dzieci, daję wam krew moją. Moja tarcza za Argus. Szczur jest, ale ja nie chcę szczura. Polska 1-1. To co, ruszamy zawojować przestworza? Gdyryl. Not bad, not bad. Więc dla mnie nie ma. Dostrzegam w twoich stronnikach smoczą moc. No P. O, tak, tak, tak. Poproszę. No P. Rozsądny wybór. Jak flaki z olejem. To sprzedaje, nie? Nie, to sprzedaje. Nie, to sprzedaje, bo nie chcę tych łagoniów całych. Dobra. Dawaj, mordo. Dawaj, mordeczko! Jedziemy po pierwsze miejsce, jedziemy! Let's go, let's go! Dobra, już. Kurde, znalazłem sobie jakąś fajną paczkę do filmów. Tylko kosztuje chyba 300 zł. Zastanawiam się, czy ja chcę to kupować.
A teraz rozłóż skrzydła i wznieś się. Kursy dla młodych matek to ogólnie łatwy zarobek. Większość z nich myśli, że kurs da im cudowny przepis na dziecko, a przeważnie życie weryfikuje, że kurs to kantyłka, można rozbić. Tak samo książki. Przeważnie ta wiedza można, może i czasami fachowa, jest nic nie warta, kiedy do gry wchodzą emocje między matką i dzieckiem. Okej. Dzięki za ocenę i analizę. No cóż, trochę przypał. O kurde. Idziemy na spore zakupy. Nic się nie stało. Ogon do góry. Ale gówno. A kurwa, nie wiem. Sfrizuję to. Z życia wzięte po prostu, Mati. To ile już kursów dla młodych matek wydałeś? A teraz rozłóż skrzydła i wznieś się w powietrze. 70%, dobra. Może być, tragedii nie ma. Powiedzmy. Podać ci coś? Aspirynę. Poproszę. No to czas na nagrodę. Z kim ja walczyłem? Z Murlockiem. Niech będzie tak. Moja żona jest tego typu matką, a nie ja. W uj książek o rodzicielstwie czytała przed, po, dodatkowo nauczycielka przedszkola. Ostatnio sama mi stwierdziła, że jednak swoje dziecko rządzi się innymi prawami. Okej, to wracając do twojej wcześniejszej wypowiedzi. Kursy dla młodych matek to ogólnie łatwy zarobek. To chciałbym znowu się zapytać, ile tych kursów wydałeś, że wiesz, że to jest łatwy zarobek? Zamrażamy! Mrożoneczka. Parę buffów. Parę kolejnych buffów. Jeszcze więcej buffów. O kurwa, on też ma trochę tego.
Dobra, ale na szczęście mój Goldrin, który ma 11 buffów od siebie, też daje radę. Całkiem nieźle. Robi się tu naprawdę gorąco. Ile co on miał? Z kim ja grałem? Z tym. Miał Rivendale'a. Okej, weźmy to. Kogo nazywasz kurduplem? Czy ja chcę mama Berkę? Tam też może być coś ciekawego. Chyba nie chcę mama Berki, tak myślę. Znam świetny dowcip po podróżach w czasie, ale wiem, odchroni... Ach! No patrzcie, ja już myślałem, że kurde, opowie nam jakiś dobry dowcip, a tu taka lipa. No niestety. Masz przewagę! Oby tak dalej. No, 96%, not bad. Patrzę na to jako mąż klientki, która ma takie rzeczy, na takie rzeczy kasę wydawała i wiem, jakie miała oczekiwania wobec kursów. Czyli ogólnie rzecz biorąc, świat według ciebie wygląda tak jak... Znaczy ludzie zachowują się tak jak ty albo twoja żona. To jest takie standardowe zachowanie, nie? Okej, no spoko. I tak, łatwy zarobek. Łatwe to jest płacenie podatków. Stary... Czyli tak, ogólnie rzecz biorąc, kursy dla młodych matek to jest łatwy zarobek. Ale dalej już pewnie chętni się znajdą, czyli już mamy wątpliwość, czy się w ogóle znajdą chętni. Nie ty pierwszy takie rzeczy robisz, więc jest więcej takich materiałów. Na YouTubie jest w chuj kanał w rodzicielstwie, to jest łatwy zarobek, tak? Gdzie zachęcają do zakupu książki czy czegoś innego? Łatwy zarobek. Takie prawo rynku, a są zainteresowani, to wydaje się produkt. No tak, no okej, nie, spoko, to wiesz, to wiesz lepiej ode mnie. Ja już w sumie przywykłem do tego i mnie to dziwić nie powinno, tak na dobrą sprawę. Więc ja już nic nie mówię, bo to sensu chyba nie ma. Dobra, to sobie sprzedamy. Rivendale'a drugiego nie potrzebuję, ale to mógłbym kupić. Nie wiem po co w sumie, ale mogę. Masz na Goldrina. To sobie zagram. Macie w swojej opiece. To se zagram. Tu nic nie ma i to se zagram. Okej. Ja coś mogę jeszcze porolować. Zawsze mówię, że dobra strategia. Robiłeś już tego achievementa pod atkowanie trzecie. Nie zrobiłem. Cześć, pochwalony. To jest teraz najlepsze w ustawce. Demony. Albo bestie. To zależy, ile masz papug i Rivendale'i. Papuga 100 na 50. 18 buffów od bestii, znaczy od Goldrina. Naj. O, wygrałem nawet. Spoko. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej.